Tak, to znaczy jeśli rząd twierdzi tak, że o jakbyśmy czegoś nie przyjęli, o jakbyśmy nie podpisali, o jakbyśmy nie wszystkiego z dobrodziejstwem nie przyjmowali, to by nas wszyscy tutaj ten. Znaczy tylko, że rząd nie umie walczyć o polskie interesy na forum. Tak, no to ja się z tą zgodzę jak najbardziej, bo chodzi właśnie o to, że pytanie jaka jest cena tej wolności. Wolność nie ma żadnej ceny, więc powinniśmy tutaj, no, krótko mówiąc, mieć to gdzieś po prostu. I również mam takie samo zdanie jak kolega. Ale tutaj powracając jeszcze do kwestii, którą mówiliśmy tutaj, na zasadzie co dalej. Znaczy ja mówię przynajmniej jako my, tutaj organizujący referendum, teraz mamy zamiar założyć taką organizację, która się będzie nazywała Zdrowy Rozsądek. I jaki mamy plan na przyszłość? Znaczy plan na przyszłość nasz jest taki, że no uważamy, że przynajmniej teraz, w takiej sytuacji, jaką mamy w Polsce, demokracja w ogóle nie powinna nazywać się demokracją, bo tutaj, no, przykład, no, my jako obywatele, no, mamy trochę, no, nie mamy aż takiej władzy i mamy tak naprawdę nasze zdanie często jest lekceważone. Mamy nawet przykład, chociażby, no, 1,5 miliona osób podpisało się pod tutaj referendum w sprawie emerytur, tak, i tak naprawdę to też jest w jakoś mały sposób uwzględniany. My tutaj wychodzimy na ulicę w mrozach po minus 10-15 stopni, a rząd tak naprawdę, no, troszeczkę się ugiął, ale dalej nie ma jakichś stanowczych kroków. I w przyszłości, przynajmniej ja bym to tak widział, że może za 10-15 lat będzie taka możliwość, bo żyjemy w XXI wieku i na pewno już jest taka możliwość techniczna, chociażby głosowania w ważnych sprawach przez internet. Warto tutaj uwzględnić osoby starsze, które, no, niekoniecznie umieją obsługiwać się komputerem i będą miały to wszystko zrobić, ale już jest gotowy taki system w Polsce, zrobiła go, nie pamiętam nazwy, a wiem, że jakaś firma już go zrobiła, on już od 3 lat istnieje i nawet są takie automaty specjalne do głosowania, które po prostu wystarczy, że ktoś może, jeżeli nie ma dostępu do internetu, sobie przyjść, wpisać swój numer PESEL, kod z dowodu i w tym momencie może oddać swój głos w ważnej sprawie, tak? Uważam, że takie kroki powinny być coraz częściej w Polsce, że naród w ważnych sprawach powinien mieć prawo głosu, a w przyszłości, jeżeli mamy tak już tutaj, to na przykład taki model, jak jest w Szwajcarii, czyli demokracja bezpośrednia, uważam, że byłaby sensownym rozwiązaniem. Ja bym chciała jeszcze tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę, ponieważ to, o czym dzisiaj rozmawiamy, nie jest jakby jedynym problemem, tak? To znaczy, rząd Donalda Tuska wielokrotnie już usiłował ograniczać wolność w internecie poprzez różne projekty ustaw. Jakiś czas temu Donald Tusk usiłował przeforsować ustawę nakazującą rejestrację telewizji internetowych. Jakiś czas temu usiłował także wprowadzić coś, co, jeżeli dobrze pamiętam, miało się nazywać blokowaniem treści nieodpowiednich w internecie, przy czym nie do końca było wiadomo, co to znaczy, co to są te treści nieodpowiednie. Ja mam takie podejrzenie i ja myślę, że sporo osób odnosi takie wrażenie, podobne jak ja, że po prostu ten rząd, bojąc się tego, że prędzej czy później wypłynie na wierzch, że zawalił ileś tam spraw, nie dotyczących bezpośrednio internetu, ale dotyczących bezpośrednio obywateli, prędzej czy później będzie usiłował zrobić absolutnie wszystko, żeby zablokować możliwość czy to uzyskiwania informacji przez obywateli o tym, co tak naprawdę się dzieje, i też możliwość organizowania się obywateli w protesty przeciwko swoim własnym działaniom. Trochę się nie dziwię, bo w interesie władzy, zwłaszcza o zapędach totalitarnych, leży to, żeby społeczeństwo albo o niczym nie wiedziało, albo nie mogło się zrzeszać. Proste i logiczne. Przy czym z tak już z humorystycznych rzeczy, to idąc za ciosem ostatniej wypowiedzi Lecha Wałęsy o tym, że to nie on, tylko Sołowtór był w tej motorówce pod stocznią, to ja mam podejrzenie, że to nie Donald Tusk kazał podpisać to nieszczęsne akta, tylko jego Sołowtór, bo on jest za dobrym PR-owcem, żeby nie zdawać sobie sprawy z tego, że sprawa akta nie wywoła protestów. Dobrze, ostatnie pytanie z mojej strony jako prowadzącego i oddam głos.
głos publiczności. Właśnie nawiązując do tego, wiemy, że praktycznie ze wszystkich obietnic wyborczych tego rządu właściwie żadna nie została spełniona. Jeżeli chodzi o biurokratów, miała być ograniczona biurokracja. Zatrudniono 100 tysięcy nowych biurokratów, podniesiono podatki, miały być obniżone. Także w każdej dziedzinie, tak jak widać, jak w sprawie ACTA, Donald Tusk kłamie. Czy wierzycie, że za czasów tego rządu tak naprawdę da się jakąś umowę zawrzeć z tym rządem i nawet po prostu uwierzyć mu na słowo, czy nawet jeżeli ten rząd coś podpisze, jakieś porozumienie z wami, bo jakieś próby rozmów są podejmowane, że, czy tak naprawdę jest sens rozmawiać z tym rządem? To właściwie pytanie jest do organizatorów protestów i też do ciebie. Po kolei powiedzmy. Znaczy ja krótko zmieślę na temat. Znaczy ja się zastanawiam w ogóle, co będzie po euro, bo będziemy mieścić jeszcze gorzej. Ale to już w ogóle wolę sobie nie wyobrażać i nie wnikać. Zresztą politycy też się z tego bardzo boją. W kwestii tutaj obietnic. Ja uważam, że w ogóle chorym naprawdę pomysłem jest właśnie tworzenie tych wszystkich w ogóle planów partii. Nie wiem, w Irlandii jest to tak przynajmniej rozwiązywane, albo za granicą, że program wyborczy partii można zapisać na dosłownie wizytówce, która jest rozdawana na ulicy ludziom. Są konkretne jakieś punkty, konkretne cele i partia stara się je osiągnąć. A w Polsce pisze się 240 stron kurczę jakiegoś tam planu działań, co się zrobi, nie mając w ogóle żadnych do tego ustaw ani i tak dalej napisanych, tylko dopiero się potem je pisze. No i takim sposobem wynikają potem właśnie problemy, bo ciężko jest rozliczyć partię z każdej kurczej strony w programie wyborczym. No i to jest ten błąd. A czy będzie lepiej? Szczerze mówiąc wątpię, bo po euro będziemy mieli jeszcze gorzej i uważam, że wtedy będziemy mieć już naprawdę niekomfortową sytuację. A no nie wiem, może pod koniec tam już tutaj no, kadencji i rządów Platformy Obywatelskiej, może wtedy, nie wiem, postawią jakieś kroki właśnie typu zmiany wizerunku i polepszenia i tak dalej, co się zawsze dzieje, bo to wiadomo jest marketing. Nie wiem, może im się uda. Ja szczerze mówiąc to wątpię. Cóż, teraz ja zabiorę głos. Przede wszystkim no, miał być podatek liniowy, 3 razy 15%. Zamiast tego podniesiono VAT, podniesiono akcyzę i cały czas planowane są dalsze podniesienia. PO nie spełniło praktycznie żadnej obietnicy wyborczej. Żaden rząd od 89 nie spełnił swoich obietnic wyborczych. Czy to PiS, czy to SLD, czy AWF. Dlatego uważam, że w tym systemie, w tym co mamy teraz, no nie da się nic zrobić, bo rząd, bo partie chcą tylko zdobyć władzę na te 4 lata, ukraść trochę kasy i potem znowu przejść do opozycji, a za kolejne 4 lata znowu przejść jako rząd i znowu kraść. Dlatego bardziej bym wszedł właśnie w stronę modelu szwajcarskiego i demokracji bezpośredniej i ograniczył możliwość rządu do patologicznych zachowań. A tu jeszcze odnośnie, przepraszam, bo zrozumiałem, że mamy się ustawiać z rządem, tak? Nie, no pytanie moje było, czy porozumienie. Nie, czy generalnie wierzycie w coś takiego, że z Donaldem Tuskiem coś uda wam się ugrać? Czy w to wierzymy? Jeśli chodzi o organizatorów, no to nie wierzymy. No, zagrywki PR-owskie, które podkopują naszą, że tak powiem, społeczną działalność, jest jedynym ukazaniem tego, co na razie premier próbuje zrobić pod tym względem. A jeżeli chodzi o tamto stwierdzenie, czy możemy jakieś porozumienie, no raczej myślę, że my jest jako naród, albo że tak powiem, że i reprezentacji społeczeństwa, to przepraszam, ale to rząd powinien być zależny od nas, a nie my zależni od rządu, prawda? Taka jest chyba zasada, że tak powiem, naszego pseudodemokratycznego państwa, przynajmniej taką nazwę, bo tak nie jest. I pod tym względem powinniśmy, że tak powiem, starać się o to, żeby ta demokracja była zachowana. Znaczy ja się tu nie do końca zgodzę z kolegami, że Donald Tusk nie realizuje swoich obietnic wyborczych. Była taka obietnica wyborcza, że Polska jest w budowie. No i Polska jest w budowie, proszę Państwa. A to, że kierownik budowy kradnie na lewo, załoga chodzi pijana, nic nie jest dotrzymane w terminie, jeszcze Chińczycy uciekli, no to już inna sprawa. No. To jest, nie wiem czy wiecie Państwo, że skrótem od hasła Polska jest w budowie jest po prostu jebudu, no, które jest, prawda, praktyką tych rządów. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o władzę, o partię i tak dalej, trzeba powiedzieć jedno. Żadna partia, rząd czy opozycja
nie była przygotowana na protesty antyakta i nie potrafiła do końca na nie zareagować. Ja próbowałem jakimś zaprzyjaźnionym parlamentarzystom sprzedawać pewne tematy w dniach właśnie gorących protestów i no oni nawet może sami z siebie byliby w stanie je podejmować. Natomiast nie byli to członkowie ruchu Palikota, natomiast nie byli, aparaty partyjne zupełnie nie były przygotowane na to, żeby zareagować w jakikolwiek sposób. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba bardzo sobie wyraźnie powiedzieć, że protesty przeciwko ACTA miały charakter, tak jak tu było wspomniane, nieideologiczny w tym sensie, że w tej grupie 100 kilkudziesięciu organizatorów protestów jest nas od prawa do lewa całe spektrum możliwe, a ma to charakter raczej pokoleniowy. To znaczy, jeśli coś jest trwałego, przede wszystkim w tym buncie przeciwko ACTA, który też się stał buntem antyrządowym, to przede wszystkim pewna, że tak powiem, z politologicznego języka polityzacja młodego pokolenia w sensie masowym, tak? Że to jest jakiś taki problem polityczny, który zjednoczył pokolenie, które urodziło się albo wychowało się po roku 89. To jest pewien trwały taki element. Z mojego punktu widzenia bardzo korzystny. Dlaczego? Bo pod jakimi hasłami to zjednoczyło no ludzi od właśnie, nie wiem, od prawa, od narodowców do lewicy. Mianowicie zjednoczyło to pod hasłem wolności osobistej i wolności kraju, wolności słowa, tak? I wolności naszego państwa od przyjmowania bezmyślnego międzynarodowych regulacji. A drugie dlatego, że pobudził, że to pierwsze hasło, a drugie hasło to takie, że to, co się dzieje w kraju, to, co się dzieje w państwie, dało poczucie nam chyba, tak myślę, że to jest w naszych rękach. Że to my decydujemy, że jesteśmy w stanie wpływać na władzę i że jesteśmy w stanie swoje zdanie artykułować. I to jest, nie chodzi nawet o to, że to jest bardzo ważny sygnał zewnętrzny, ale to jest pewna taka mentalna zmiana dla naszego pokolenia, które było do tej pory dosyć bierne i powiedziałbym dosyć konformistyczne wobec wszystkiego, co przychodziło z zewnątrz. Raczej tak na zasadzie, że postęp, nowoczesność i bierzemy wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, cokolwiek nam się aplikuje. Więc to niewątpliwie są te dwa pozytywy, które tu dostrzegam jako takie generalne. Znaczy ja pamiętam jeszcze jedną rzecz, to dosłownie jedno zdanie, że nie, takie mam cały czas, bo jakby nie było, działamy tutaj wszyscy tak dla ludzi. I w sumie dzięki ludziom i nie bierzemy z tego żadnych korzyści ani tak dalej, więc ja cały czas sobie przypominam tą ważną kwestię, że to my wybieramy rząd, a nie rząd wybiera nas. I w Polsce moim zdaniem istnieje taki problem, który był, jest i póki czegoś nie zmienimy, to będzie. Chodzi konkretnie o to, że dane partie polityczne nie myślą o tym, żeby zmienić coś pozytywnego rzeczywiście w naszym kraju. Żeby, nie wiem, młodzi ludzie mieli, którzy są twórczy, mają jakieś pomysły, żeby coś zmienić na lepsze, tylko żeby konkurować między sobą. I to mnie strasznie tutaj no, pod tym względem denerwuje i mam nadzieję, że to kiedyś w jakiś sposób się zmieni, że polityk rzeczywiście będzie po to, żeby pomagać i że nie będą nawzajem siebie konkurować, nie będą myśleć o słupkach wyborczych, a będą myśleć o tych zmianach. Jeszcze ja w nawiązaniu do tego, co mówił Robert Winnicki, ja sobie myślę tak, że to nie jest tylko kwestia pokoleniowa, ale taka bardziej ogólna nawet, dlatego że my Polacy generalnie bardzo nie lubimy, jak ktoś robi zamach na naszą wolność. W sensie ogólnym i to jest widoczne na przestrzeni naszych dziejów, po prostu mamy taki to w swoim charakterze. Polak jest w stanie znieść to, że ma niską pensję, to, że mu podwyższają podatki, to, że jedzie po wyboistej drodze. Okej, Polak jest w stanie na to przymknąć oko, ale jak mu ktoś odbierze wolność, to w tym momencie Polak się wkurza. To jest nasza bardzo pozytywna cecha. Natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno jeszcze jednej rzeczy. To, co ja mówiłam, że to nie jest pierwszy zamach Tuska na internet, to jeszcze na szerszym poziomie to trzeba powiedzieć, że jakby z mojego punktu widzenia, z mojego podwórka prasowego, to w ogóle mamy problem z wolnością słowa jako taką.
Niestety, ale nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że prawo prasowe funkcjonuje od czasu, w niezmienionym kształcie całkowicie, funkcjonuje od czasów PRL i mało tego, ustawa o prawie prasowym powołuje się nadal na Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Nikt tego nie zmienił. No nie, no znakomite wzorce. Jak widać, rząd Tuska ma znakomitych mentorów w przeszłości. Pogratulować. Natomiast przykładem też tego, że w Polsce jest generalnie problem z wolnością słowa, jest chociażby paragraf 112 kodeksu karnego, który pozwala na przykład na zablokowanie poprzez sąd publikacji prasowych. Bo tak. Nie dlatego, że dziennikarz napisał prawdę czy nieprawdę, tylko dlatego, że ktoś się poczuł urażony i z tego powodu nie wolno dziennikarzom dalej o sprawie pisać. W Gazecie Polskiej mieliśmy taki przypadek, że po prostu osoba, która się poczuła urażona tym, że ktoś o niej któryś z naszych dziennikarzy napisał o niej, że była TW, sądownie wywalczyła sobie zakaz pisania o niej i w ogóle o jej działalności, pomimo tego, że sąd nie rozpatrywał tego, czy ona rzeczywiście była TW, czy nie. Znaczy inna rzecz, że była. No tylko tyle, że sąd tego zabronił publikacji. No więc to jest też pytanie w ogóle o wolność słowa i w ogóle o prawo dotyczące tego, co nam wolno powiedzieć, czego nam nie wolno powiedzieć.